Jak rozpocząć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki z o.o. i osiągnąć sukces? Cześć, nazywam się Mirosław Rubel. Prowadzę kanał Biznes to my. Kanał, który uczy, jak prowadzić biznes. Cześć! Witam nas znowu na swoim kanale. Dziś chciałbym zaproponować Wam coś nowego, właściwie inną formę nauki prowadzenia biznesu, a mianowicie jak rozpocząć działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki z o.o. i osiągnąć sukces. Słuchajcie, temat jest bardzo, bardzo szeroki. I myślę, że warto byłoby się nad nim pochylić. Czy tutaj starczy jedna godzina? Nie starczy jedna godzina. Czy tu starczy dwie godziny? Nie starczy dwie godziny. Słuchajcie, ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i spółki z o.o. już ponad 30 lat. Doświadczenie mam niesamowite duże. Więc myślę, że prowadząc właściwie, pamiętacie, od stolika na ulicy, po firmy handlowe, po hurtownie, po zakłady produkcyjne i tak dalej. Myślę, że dużo Wam mogę podpowiedzieć i dlatego postanowiłem, że chcę zrobić dla Was osobne szkolenie. Zrobiłem coś takiego, że jeśli nie wiecie jeszcze, to zbudowałem na Facebooku grupę Biznes to my, szkolenia, warsztaty. Jest tam też drugi kanał Biznes to my, współpraca i takie różne rzeczy, gdzie tam możecie się zapisywać, wymieniać swoimi informacjami, ale na grupie Biznes to my, szkolenia i warsztaty, tam szukam i proponuję do współpracy osobom, tym, które naprawdę, ale naprawdę tego chcą. I słuchajcie, rzucę Wam parę wskazówek, o czym będziemy tam mówić. Jak to będzie wyglądało, tego wszystkiego się dowiecie tam na miejscu, ale zasada jest taka, że jeśli naprawdę, pamiętacie, zawsze o tym mówię, jeśli masz zamiar prowadzić biznes, to musisz po pierwsze chcieć robić biznes. Musisz sobie zmienić, że jesteś osobą, która chce zmienić swój status społeczny, chce osiągnąć sukces, chce mieć pieniądze, chce dobrze żyć, mieć fantastyczne relacje z innymi osobami, ale dzisiaj tego nie ma. Więc co trzeba zrobić? Właśnie zacząć prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę z o.o. lub jeszcze inne formy działalności gospodarczej. Ale to są te dwie najbardziej popularne i które spowodują, że dzięki tym spółkom, tej działalności, tej spółce lub JDG zmienicie swój status społeczny. Przed Wami bardzo duża droga, bardzo długa droga, ale jak wychodząc w podróż, musisz zrobić ten pierwszy krok. I właśnie jeśli dzisiaj oglądasz ten materiał, to Twoim pierwszym krokiem jest to, że oglądasz, że jesteś teraz ze mną i słuchasz mnie, co mówię. Drugi krok to jest dołączyć do tego kanału, dołączyć do tego grupy tam, gdzie inne osoby też chcą coś zmienić. Poznasz się z tymi osobami, będziesz mógł wymienić informacje, wskazówki. Ja tam będę z Wami, będziecie mogli ze mną na żywo rozmawiać. Będą to w formie Zoomów, więc tam będziecie mogli zadawać pytania, wymieniać doświadczenia, opowiadać o swoich problemach, o swoich sukcesach, jak i swoich porażkach. Ja pamiętam, że jak ja myślałem, kiedy ja zaczynałem swój biznes, to miałem wątpliwości, bałem się, że się mi nie uda, że prawdopodobnie nie wyjdzie mi to, ale zmieniłem swoje wątpliwości na przemyślenie w głowie, że ale co? A co jak się uda? No i właśnie, zrobiłem ten pierwszy krok, zacząłem działać, zacząłem myśleć i udało się mi osiągnąć ten sukces, gdzie dzisiaj
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z Wami. Fajnie by było i cieszyłbym się bardzo, żeby była to jak największa grupa ludzi, którym dzięki mojej inspiracji i przekazywaniu wiedzy mojej Wam odnieślibyście fantastyczny sukces. I kiedyś za jakieś parę lat powiecie: dzięki, spotkałem Pana Mirka w swoim drodze i zrobiłem fajne rzeczy w swoim życiu. To jest ważne. Słuchajcie, jeśli macie w ogóle zamiar zmienić coś w swoim życiu, to musicie mieć pomysł na swoje życie. Ja jestem przedsiębiorcą. Ja mogę Wam podpowiadać tylko jedną rzecz. Ja poszedłem w drogę przedsiębiorcy i jeśli macie podobny pomysł, żeby robić biznes, to jest właśnie to, gdzie ze mną pójdziecie w tym samym kierunku. Ja Was poprowadzę za rączkę, żebyście osiągnęli własny sukces, gdzie będziecie bogaci, gdzie będziecie zdrowi, mieli fantastyczne relacje. To jest tak zwane podniesienie statusu swojego społecznego. To się na pewno zdarzy. Ważne, żeby zacząć. Co trzeba, żeby zrealizować te rzeczy? Jeśli już chcecie, to zawsze mówię, powtarzam to wielokrotnie. Pierwsza sprawa – chcieć. Druga – uwaga. Nabyć wiedzy. Więc nabyć wiedzę i zdobyć maksymalnie ilość informacji po to, żeby ta działalność, co chcecie robić, te przedsięwzięcia, które macie zamiar wykonać, odniosły sukces. Po co chodzicie do szkoły? Pamiętacie, każdy z nas chodził do szkoły. Po co? Żeby nabyć wiedzę innych osób, które tą drogę już przebyły. Ja dzisiaj oferuję Wam wiedzę moją, bo ja tą drogę przebyłem. I dzisiaj, dzięki temu, że słuchacie mnie i dołączycie do grupy, macie szansę tą wiedzę uzyskać. Ale to, że ją uzyskać, to jest mało. Możecie tą wiedzę wdrożyć, a jak się potkniecie, będziecie mieli możliwość zapytania mnie o radę, a ja postaram Wam się pomóc. Wybrnąć z trudnej sytuacji, pokierować Was. A osoby, które będą mi bardzo bliskie i pokażą, że naprawdę chcą coś robić i są bardzo blisko mojego biznesu, mogę nawet zaprosić do współpracy, bliskiej współpracy w formie spółki lub ewentualnie bycia mentorem w jego biznesie. Wiedza to jest podstawa. Kiedyś chodziłem do szkoły i powiedziano mi, że wiedza to jest potęgi klucz na wszystko. I ja się z tym zgadzam. Po wielu, wielu latach powiedziałem jeszcze raz. Wiedzę, którą nabywacie w szkole, to jest wiedza teoretyczna. U mnie nabędziecie też wiedzę teoretyczną, ale będę Wam pokazywał, jak ją wdrożyć. A to już jest troszeczkę inaczej niż w szkole. W szkole ją wykujecie na blachę, u mnie dostaniecie i będę pokazywał, jak wdrażać. Będziesz miał problem. Na Zoomie zapowiesz, ale mam taki problem. A ja Ci powiem, zrób to tak lub tak. Myślę, że na pewno te wskazówki Wam się przydadzą. Żeby prowadzić w ogóle biznes, musisz mieć parę wskazówek, jak to zrobić. Na tym kursie, na tych warsztatach, na tych wszystkich spotkaniach będę mówił o takich rzeczach, jak, że musisz mieć księgowość i tak będę opowiadał, dlaczego taka księgowość, a nie inna, co ta księgowość będzie musiała robić, jakie klasy potrzebujecie księgowości, jakie koszty bym proponował, żebyście płacili, bo księgowi też Was wykończą finansowo, jeśli nie będziecie wiedzieli, jak do tego podejść. A pamiętajcie, w firmie księgowość to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Będę mówił o tym, gdzie musicie mieć swoją siedzibę, o tym, gdzie i w jaki sposób kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zwanym tak zwanym ZUS-em, który będzie Was całe życie skubał, a ja Wam będę pokazywał, jak robić, żeby Was mniej skubał. Bo skubać nie da się, żeby nie skubał. Można przy spółce z o.o. nie płacić ZUS-ów, ale będziecie tak czy tak płacić, jeśli zatrudnicie pracowników. No i od tych pracowników zawsze ten ZUS się pojawi i tak czy tak będziecie ten ZUS płacić.
Będę wam mówił o tym, co macie, jak, inaczej, będę mówił o tym, o waszych asortymentach. No bo każdy ma inny asortyment. Jeden chce zostać szewcem, drugi fryzjerem. Inny chce zostać handlowcem, handlować jakimiś materiałami budowlanymi. Inny chce wręcz zostać budowlancem. Tych przedsięwzięć jest tak dużo, że nie wymieniłbym ich do końca dzisiejszego dnia, bo tego jest tak dużo. Ale będę mógł wam podpowiedzieć. Jeśli masz takie aspiracje, że chcesz zostać mechanikiem samochodowym, dam ci wskazówki, sprawdź to czy tamto. Zobaczysz, podejmiesz decyzję własną. Ja ci dam tylko wskazówki, żebyś nie stracił, nie straciła pieniędzy. Jeśli chcesz otworzyć kwiaciarnię, będę mówił, gdzie kupić te kwiaty, jak zrobić, pod pomysły, żeby ci się to bardziej rozwinęło. Na pewno te wskazówki będą fantastyczne. Będę mówił o całym fundamencie wiedzy. Co powinnaś wiedzieć? Jakie możliwości daje ci to, że nabywasz swoją wiedzę, taką twardą, ugruntowaną? Bo pamiętaj, to ty prowadzisz ten biznes i to ty, uwaga, jesteś liderem w tej firmie. Nie możesz się oprzeć na swoich pracownikach, że oni będą liderami. To ty będziesz liderem, liderką twojej firmy. I dlatego, jak budujesz dom, musisz mieć, uwaga, dobry fundament. Dobry fundament wiedzy, dobry fundament wszystkiego, informacji. Bo bez tego twój dom się rozsypie, jak przysłowiowy domek z kart. Nabywanie wiedzy najważniejsze, ale też ważna jest, skąd wziąć na to pieniądze. A jak już te pieniądze masz, co z tymi pieniędzmi zrobić? Jak je zainwestować? Wiedzy absolutnie, absolutnie dużo. Będziecie się dowiadywali tego wszystko na tej grupie. Postaram się całą tą wiedzę skomasować. Postaram się też zapraszać fantastycznych gości, którzy powiedzą na swoich doświadczeniach, jak uniknąć niektórych problemów. Więc jeśli uważacie, że jest to dobry kierunek, dajcie mi łapkę, że to jest dobry kierunek. Osoby, które nie zrobiły subskrypcji, niech dają subskrypcję, ponieważ warunkiem, żeby dołączyć do tej grupy na Facebooku, jest, że tu jest subskrypcja. Bo wiem wtedy, że ta osoba śledzi mnie i łapie wszystkie możliwe nowe wiadomości. Powinniście to udostępniać. Ten filmik udostępnijcie na Facebooku, udostępnijcie na YouTubie, udostępnijcie gdziekolwiek, po to, bo być może wasz znajomy też by chciał tą wiedzę nabyć, a nie ma tej wiedzy, gdzie ją osiągnąć. Jak mu to udostępnicie, prawdopodobnie będzie wam za to wdzięczny. No i komentarze. Komentujcie jak najwięcej. Mnie to daje naprawdę dużo poweru, bo dzięki temu ja wiem, że macie takie pytania, macie jakieś komentarze, postaram się coś odpowiadać i daje mi to możliwość mówienia na kanale o tych sprawach, które wy tam poruszacie. Także dawajcie wszystkie informacje. Ruch, najważniejsze, żeby się coś działo, bo wtedy, uwaga, dzieje się dobrze. Mam nadzieję, że przekonałem was do tego, żeby dołączyć tam do tego kanału, do tej grupy, bo tam to nic nie kosztuje. Subskrypcja to jest właściwie to, co trzeba zrobić, a czas to jest właśnie to, czym płacicie. Wasz czas to jest wasza waluta, gdzie płacicie mnie za to, że poświęcacie ten czas. Pamiętajcie, czas to pieniądz, ale ten pieniądz wydany dobrze, ponieważ u mnie będziecie nabywać dobrej wiedzy. Mam nadzieję, że też postaram się was zmotywować i przekonać do tego, żebyście dobrze inwestowali swój czas, dobrze inwestowali swoją wiedzę i dobrze inwestowali swoje pieniądze. Mam nadzieję, że osiągniecie dzięki temu duży, fantastyczny sukces. Ważne jest, żeby zrobić ten krok. Pamiętajcie o tym, że jak już zaczniecie to robić, to zadajcie sobie pytanie, a co jeśli się uda? Cześć!